25 września Policzanie mogli skorzystać z darmowej przejażdżki elektrycznym autobusem, który przyjechał do Szczecina na konferencję dotyczącą elektromobilności. Police jest drugim w pobliżu miastem, z którym też komunikacja miejska odgrywa bardzo duże znaczenie. No to również z tego względu pomyśleliśmy, że również tutaj warto, żeby mieszkańcy mogli się zapoznać, mogli się przejechać, mogli sobie skorzystać z tego typu transportu, porównać sobie wrażenia, jak to jest w przypadku transportu tradycyjnego spalinowego, a jak to jest w przypadku takiego autobusu elektrycznego. Autobus duńskiej firmy jest produktem projektu badawczego, w którym zastosowano rozwiązania techniczne najlepsze na rynku. Pojazd w całości wykonano z aluminium. Na pewno jest bardzo cichy. No i z tego co zauważyłam, można sobie komórkę podładować w czasie podróży, więc to też jest na plus. Miałem odczucie, że będzie ciszej za to elektryczne, jednak słychać ten silnik elektryczny. I w sumie jest tak samo jak w każdym innym. Może jest tańszy w eksploatacji, tylko tyle. Autobus elektryczny płynnie rusza z przystanku. Komfort jazdy jest o wiele wyższy niż w pojazdach spalinowych. W autobusie wyposażonym w silnik spalinowy po przyjściu na przykład do pracy trzeba sprawdzić olej, płyny, odpalić silnik, uruchomić silnik, napompować powietrza. To wszystko zajmuje sporo, trochę czasu nam zajmuje to. W tym wystarczy sprawdzić światła, ogumienie, załączamy silnik i od razu można jechać. Pojazd może jeździć przez całą dobę, pokonując do 500 km każdego dnia. Na odcinku do 20 km wymaga krótkiego ładowania. Ma koła mniejsze niż w tradycyjnym autobusie, 12,5 metra długości, 2,5 metra wysokości, a z pantografem o metr więcej. Stosuje się pantografy tak jak w tramwajach. Te pantografy nie są jakby cały czas, nie musi być podłączony do sieci, natomiast na stacjach, na przystankach końcowych, czy to na pętlach, są instalowane właśnie takie daszki oraz ładowarki obok tego, pod które autobus podjeżdża, wysuwa ten pantograf i on się 2-3 minuty ładuje wysokim prądem i to wystarczy na to, aby przejechać spokojnie 30-kilometrową trasę bez żadnych dodatkowych doładowań. Autobus ma małą baterię i niewielką masę, przez co jest bardziej oszczędny od innych autobusów elektrycznych. Może przewieźć 80 osób. W środku znajdują się 43 miejsca siedzące. Pojazd rozwija prędkość 70 km na godzinę. Technika idzie do przodu, także i tramwaje, i autobusy powinny być coraz nowocześniejsze. I samochody osobowe również powinny jak najwięcej na ulicach naszych się poruszać, jeżeli te spalinówki, tak? Byłoby powietrze czyściejsze i zdrowiej by było dla nas po prostu. Elektryczne środki transportu są przyjazne środowisku i mieszkańcom. Coraz więcej krajów europejskich stawia na ekologiczny transport publiczny. Niska emisja hałasu i brak spalin to główne przyczyny tego kierunku. Jeżeli byśmy chcieli takie rozwiązania stosować, to musimy mieć i infrastrukturę, i odpowiedni rozkład jazdy, prawda? To znaczy muszą być odpowiednio długie przerwy, żeby autobus mógł się naładować podczas postoju. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, wiadomo, koszty tego, prawda? Koszty wybudowania tych wszystkich rzeczy infrastrukturalnych, przeszkolenia pracowników zajezdni. Ja się bardzo dobrze czuję w tego typu autobusie. Jest cicho. Najprzyjemniej mi się w takich jeździ właśnie. Ten autobus się w sumie tak wyróżnia, bo jest elektryczny. No, bardzo lubię elektryczne autobusy ogólnie. Jeździłeś już kiedyś? Nie, to jest mój pierwszy raz i to sprawia, że rzeczywiście zaczynam lubić tego typu autobusy. Nowoczesny transport elektryczny można już spotkać na ulicach polskich miast, na przykład w Warszawie czy Krakowie. Ostatnio Szczecinek zakupił 10 takich pojazdów, a Zielona Góra 45.